Chciałbym pogratulować remisu. Niestety się nie udało, więc pierwsze pytanie, czy jest pan bardzo zawiedziony z takiego ludzkiego punktu widzenia, bo zawsze porażka, która gdzieś tam przychodzi w ostatnich minutach, boli. Czy może jest pan świadomy różnicy klas, jaka dzieliła oba zespoły, bo patrząc na przestrzeni meczu, szczególnie w pierwszej połowie, to jednak ta różnica była duża? I drugie pytanie, króciutkie, czy nie żałuje pan dziś, a wiemy, że ma pan czasami takie autorefleksyjne przemyślenia, że nie postawił pan od pierwszej minuty na Kamila Jóźwiaka, który jednak odkąd wszedł na boisko, to dał dużo no, takiej pozytywnej energii naszej reprezentacji. Dziękuję. Musimy pamiętać, że to jest nasz trzeci mecz i te minuty, które ten zawodnik zagrał, odgrywają znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi przy wysokiej intensywności tych meczów, w każdym z tych meczów. Wiemy, że to, że każdy mecz ma więcej niż 90 minut. Musimy o tym pamiętać. W pierwszej połowie wydaje mi się, że zabrakło nam balansu w naszej grze. Nasi szeroki zawodnicy, Rybus i Reszyński, zwłaszcza Rybus, oni muszą być wyżej parę linii, żeby sobie poradzić lepiej z pressingiem i nie zostać zepchniętym do tyłu za bardzo. Lepiej to się wydarzyło w drugiej połowie. W drugiej połowie byliśmy w większości w ich pomocy, tam robiliśmy pressing. Dzięki temu uzyskaliśmy to, że strzeliliśmy bramkę. Zdominowaliśmy mecz, także jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Daliśmy im, byliśmy bardziej dominujący. Oczywiście w tamtym momencie byliśmy bardziej dominującą drużyną. To był moment, kiedy możemy myśleć i myśleliśmy, że możemy mieć kolejną bramkę nawet. Zabrakło nam trzeciego napastnika na ławce. Podjęliśmy inną decyzję z tego powodu. I wiesz, stracić bramkę w pierwszej połowie i straciliśmy również dominację. Zabrakło im kreatorów. Strzelić dwie bramki ze stałych fragmentów gry. To jest coś, nad czym musimy popracować. Musimy nad tym się bardziej skupić, zwłaszcza jeżeli chodzi o drugie piłki. Czasami możemy stracić bramkę choćby z uwagi na różnicę wzrostu, ale musimy być bardziej ogólnie skoncentrowani. Ale tak, wszyscy zawodnicy, również ja, zeszliśmy z boiska smutni, bo bardziej zasłużyliśmy na więcej. Nie możemy mogliśmy znacznie więcej zyskać jakieś punkty, ale oczywiście zespół jest bardziej przekonany, na co ich stać. Jeżeli masz dodatkowych zawodników jak Krychowiak, jak Robert Lewandowski, w zespole, będziemy się poprawiali. Nie możemy zapomnieć. Nie możemy o tym zapomnieć, że Gareth jest w tej drużynie od 2016 roku i miał dużo zawodników do wykorzystania. Przechodząc tutaj, przejeżdżając na Wembley i walcząc o dobry wynik do samego końca, nie jesteśmy oczywiście szczęśliwi, ale jesteśmy w dobrym miejscu.